Cześć wszystkim, tu Ania z bloga Cytrynowe Drzewo. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak w dosyć łatwy sposób można zrobić album na kilkanaście, myślę, zdjęć się zmieści. Może nawet koło 20. Będziemy album wykonywać z papierów Altair Art z kolekcji Butterfly Effect. Ja głównie wykorzystam kolekcję tą papierów 20x20. Ale być może z tej też skorzystamy. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, bo mam jakiś zarys pomysłu, ale jeszcze nie wszystko. W opisie też zostawię Wam informacje, co będziecie potrzebować do zrobienia tego albumu. Przede wszystkim będą to kawałki bimaty, ja już sobie je docięłam. Mamy dwa kwadraty 18 na 18 cm i grzbiet 3 cm na 18. Będziemy go oklejać najpierw, a później powiem Wam o kolejnych krokach. Dobra, ja do oklejenia przygotowałam sobie taki papier bordo w różyczki. Nie mam pojęcia, skąd go mam niestety. On był w jakiejś takiej większej partii papierów. On ma format A4, w gramaturze jest myślę około 200. Także dobra, zaczynamy oklejanie. Ja wykorzystam dwa kawałki, bo nie mam jednego dużego A3, być może A3, nie wiem, czy by się zmieścił, ale ja sobie poradzę tutaj tak jak z tym, co mam. Ja do oklejania wykorzystuję magika i dwustronnej taśmy. Także myślę, że możemy zaczynać. I teraz dodatkowo między grzbietem a okładką należy zostawić troszkę miejsca. Ja tutaj sobie skleiłam dwie birmaty tej samej grubości jak okładka i grzbiet. Mniej więcej taką długość, taką szerokość należy tutaj zostawić. Czyli ja robię tak. O. Przykładam i mniej więcej tutaj przymierzę. Całość jeszcze dociskamy kością. Dobra, teraz docinamy okładkę. Ja docinam linijką i nożyczką, tak jest najwygodniej. Tutaj nie odmierzam jakoś wielce odległości. Mam mieć mniej więcej, u mnie ma półtora, trochę ponad 1,5 cm. A jak zostawicie więcej, też nic nie stanie. Jak mniej, może być Wam po prostu ciężko później zagiąć okładkę. Ok, teraz musimy przyciąć rogi. Ale mi ta ostrość ucieka dzisiaj. Musimy tutaj przyciąć rogi, żebyśmy mogli dobrze tutaj zagiąć i zabezpieczyć róg. Jeszcze przed przyklejeniem sobie sprawdzam, czy tutaj jest wszystko ok, czy czegoś nie należy jeszcze dociąć. No i tutaj się przyda trochę. Nam się postrzępił papier. Dobra.
Mamy przygotowaną okładkę. Teraz musimy sobie ją tutaj lekko spróbować zbigować, żeby nam nie pękł papier. Chociaż i tak jest prawdopodobieństwo, że to się stanie, ale będziemy wtedy ratować się washi tape'ami. Jeżeli użyjemy zbyt grubego papieru tutaj na oklejenie okładki, może się tak stać. Ja nie jestem pewna, jaką gramaturę ma mój papier, ale podejrzewam, że może być jak na styku. Dobra. I na tą chwilę nam nic tutaj nie pękło. Jest wszystko ładnie, prościutko. Także może się uda bez dodatkowych washi. I zaczynamy oklejanie wnętrza. Oklejanie wnętrza myślę, że zaczniemy od tego grzbietu. I tak sobie pomyślałam, że zrobimy go w tym samym kolorze, co jest okładka. Wykorzystam jeden ze ścinków, który tutaj odcięłam z jednej ze stron. Myślę, że szerokość tak zostawimy, żeby, bo po co na siłę robić mniejszy, jak później nam tutaj ten bik jeszcze wejdzie. Także ja sobie tylko sprawdzę, gdzie tutaj uciąć. Ja nie mierzę, ja zaznaczam ołówkiem, jest mi tak dużo łatwiej. Czyli wychodzi tutaj i ten kawałek sobie obetniemy na macie. Dobra, wszystko pasuje. I teraz tak, ja zrobię sobie tutaj ze strony grzbietu taśmą dwustronną, a od strony zewnętrznej będzie tylko klej, bo jak zbyt mocno przykleimy tutaj taśmę i tutaj taśmę i nie zostawimy miejsca na zbigowanie, to może nam znowu tutaj się pojawić awaria związana z pęknięciem okładki. Możemy już odkleić. I kleimy. Myślę, że tu sobie nakleimy dodatkowo na taśmę. Tutaj damy też klej z tej strony, a resztę nakleimy na papier. Jest odpowiednie dociśnięcie tego papieru, nawet tak jak, żeby nam tutaj klej wyszedł, jeżeli jest go za dużo. Wtedy mamy pewność, że on na pewno siedzi tutaj dobrze po bokach. Magik wysycha na szczęście na bezbarwny kolor, że można nazwać kolor bezbarwny, więc nic nam tutaj nie będzie widać. Dobra. Musimy pamiętać o tym bigu. Trzeba go zrobić zanim wyschnie klej, żeby ten papier mógł jeszcze tutaj nam się wedrzeć i dobrze usadowić. Dobra, i dajemy temu chwilę, niech przeschnie.
Dobra, klej nam już dosyć wysechł, więc możemy spróbować zgiąć okładkę. Jeszcze sobie ją jeszcze raz zbiguję. No, idzie wszystko dobrze. Widzę też, że nic nie pękło, więc nie ma potrzeby tutaj dodatkowego maskowania z washi tape'em. Teraz już raczej nic się nie powinno z tym stać. Dobra, zaczynamy dekorować środek. I tak jak mówiłam, ja skorzystam z papierów Butterfly Effect z Altair Art i wykorzystam tutaj papiery z kolekcji 20x20 cm, bo one mi najbardziej tutaj będą pasowały wielkością. 15 byłyby za małe, a 30 miałyby za duże ścinki po prostu, więc tak będzie najwygodniej. Ja sobie tutaj chyba wykorzystam akurat ten papier. Dobra. Ja sobie tradycyjnie zaznaczam ołówkiem miejsce cięcia. I teraz przy takich większych docinkach posługuję się gilotyną. I ta strona jest gotowa do wklejenia. Właśnie mi się przypomniało, że będziemy tu robić wodospad i harmonikę i będziemy do tego potrzebować wstążeczki albo jakiegoś zamykania. Ja pomyślałam o wstążeczce i teraz jest dobry moment, żeby ją zamontować. Myślę, że taki kremowy będzie fajny. Chyba, że damy kremowy w kropki. Nie, dam zwykły kremowy. I tu mi trochę złapie na magika. A jeszcze dołożymy taśmę. Jakbym sobie teraz o tym nie przypomniała, to trzeba by było później kombinować z zamknięciem. Też jest to do zrobienia, ale już jest to no, takie dosyć, no troszkę utrudnione po prostu. Ale wszystko jest do zrobienia. Dobra. I teraz tak. Tutaj zrobimy sobie wodospad. I ja sobie wcześniej docięłam z tej samej kolekcji, którą Wam pokazywałam przed chwilką, karty na fotki 10x15. I one mają, już Wam mówię, 16 16 16 2 na 11 1 cm. Może to być 16 na 11, nie ma problemu, ale tak naprawdę z tej strony jest jeszcze zbigowany ponad centymetr, czyli centymetr i 3, czyli łącznie tutaj mamy prawie 12,5 cm. Ja sobie to zazwyczaj robię w ten sposób, że przykładam zdjęcie już wydrukowane 10x15 i zostawiam margines z każdej strony taki sam, bo pamiętajcie, że te zdjęcia, one nie mają dokładnie 10x15, tylko mają jeszcze tam jakieś milimetry. Więc ja wolę to robić w ten sposób. Także mam przygotowanych 5 kart na ten wodospad i one wszystkie są już tutaj zbigowane po ponad centymetrze. I będziemy je wklejać w taki sposób, a później zawiążemy je tą wstążeczką przygotowaną. Dobra, i takie karty klejam zazwyczaj na taśmę i magika. I teraz tak, trzeba sobie tylko wymierzyć mniej więcej, gdzie one tutaj przyjdą. Czyli mniej więcej w taki sposób.
Jak chcecie, możecie oczywiście pobawić się w odległości tutaj i z tej strony, żeby były takie same, ale tutaj one są tak niewielkie, że nie będzie dużej różnicy. Fajnie nam się te wszystkie 5 kart akurat tutaj zmieści. Myślę, że ten motylek tutaj na początku fajnie wygląda. I ja zacznę przyklejanie od tej ostatniej. I robimy to w taki sposób. Taśma. Wystarczy jeden listek, ale ja go przyklejam tutaj z góry. Albo jak macie szerszą, to można wykorzystać szerszą. Odklejamy. Na to magik. Zazwyczaj używam magika jeszcze dodatkowo do taśmy. Jest wtedy możliwość przesunięcia tej taśmy, ona tak od razu nie łapie, jakoś tak mi jest łatwiej. I mam wrażenie, że to też mocniej trzyma. Dobra, i zaczynamy z dołu. Mniej więcej z prawej, lewej, żeby były równe odległości. I możemy delikatnie poprzesuwać, jeżeli coś nam tutaj nie pasuje, zmierzyć linijką. I kolejne karty montujemy w ten sam sposób. Tutaj musimy sprawdzić, czy z prawej, z lewej strony, gdzie z prawej, z lewej strony nam nie wystają te poprzednie karty. Wtedy mamy pewność, że powinno być prosto. Tutaj sobie jeszcze jak otworzymy, też możemy zobaczyć, czy wszystko jest tutaj równo. Jeżeli tak, to dociskamy kością. Okay. I tak nam się prezentuje nasz wodospad. Oczywiście końcówki są za długie, więc trzeba je trochę podciąć. Ja to robię zazwyczaj pod skos. I jeszcze przypalam zapalniczką. One się wtedy nie prują, te końcówki. Wystarczy. Dobra, no to tak naprawdę jedną stronę albumu mamy już gotową. Teraz zajmiemy się tą stroną. Na tą stronę jeszcze aż takiego pomysłu nie miałam, ale chyba powoli mi się coś klaruje. I myślę, że zrobimy tutaj taką otwieraną kartę w bok. Czyli tu będzie przyklejona jedna karta, tu będzie otwierana karta w bok. I zrobimy jeszcze kieszonkę na zdjęcia. I ona może być albo na przykład tu, albo tu. Ale to może wyjść w praniu, że tak powiem. Kartę na dół, jaką wykorzystam, będzie chyba ta sama, którą wykorzystałam tutaj. Ale z tej strony istotne będzie dla mnie zrobienie najpierw tej karty, która wychodzi z tej strony. Więc sobie teraz wybierzemy papier do tego. Jest fajne. I to jest fajne. Dobra, dalej nie szukam. Ten będzie chyba fajnie wyglądał tutaj, jak otworzymy album i będziemy widzieć właśnie taki wzór. Dobra, to weźmiemy ten. Teraz tak, najpierw
sobie dotknę tą układkę, ale tylko dotknę. Czyli to będzie ta karta po otwarciu, którą będziemy widzieć, a ta będzie otwierana. I teraz, jeżeli chcemy w środku zrobić kieszonkę, musimy sprawić, że ona będzie nieco grubsza, a nie tylko otwierana, tak jak te wodospadziki. Ale najpierw sobie ją dotkniemy na długość. I dotkniemy ją sobie z dwóch stron, żeby to było mniej więcej na środku. Więc ta karta przyjdzie pod tą. Trzeba ją sobie tutaj zbigować. Ja biguję, tak samo zbigowałam te karty do wodospadu na jedną, drugą cala. I myślę, że tutaj też to będzie wystarczające. Dobra, jeżeli to ma mi się otwierać w tą stronę, teraz czy ja to dobrze zbigowałam, a mogłam w drugą, ale dobra. Tutaj przy końcówkach warto sobie nieco obciąć te końce. I to nam powinno wejść tutaj. Aha, no tak. I musimy zrobić jeszcze większy bik tutaj, żeby ona nam się zamykała, jak będą karty od środka. Dobra, czyli jeszcze jedno bigowanie. Dosłownie na dwa bigi, czyli ile to jest? 1/4? 1/4 cala, czy 3/8? 1/4. Jak to byśmy zrobili tak, na 1/4 cala. Robimy takie dodatkowe zbigowanie. I teraz nam tutaj powstała taka większa, większa część tej karty, dzięki której jak będzie nam się otwierało i będziemy mieli tutaj dodatkowe karty, ta strona nie będzie się tak brzydko zaginać, tylko zawsze ma tutaj jeszcze dodatkową szerokość do wykorzystania. I teraz pomyślałam, że tą stronę będziemy zamykać na magnes. A żeby zamykać na magnes, musimy te magnesy zainstalować, ale najpierw ja sobie dokleję jedną kartę do drugiej, tutaj. Wiadomo, że ta strona jest na razie dłuższa, ale to jeszcze będziemy ją odpowiednio przecinać, jak wymyślimy sposób mocowania magnesu. Dobra, czyli to będzie przyklejone tu. To będzie tutaj i teraz nasze magnesy. Ja używam magnesów neodymowych. I tutaj użyjemy takich większych. One są dosyć cieniutkie. Mają, nie wiem, z milimetr chyba. A ojej. A średnicy z 8 mm. Ok, wymyśliłam sobie, że żeby nawiązać do tej strony z prawej, będzie to magnes, który będzie się otwierał na wstążeczkę, taką zgiętą, plus dodatkowo będzie z tej strony motylek. Motylek wytniemy z kolekcji takich dodatków i tutaj mamy do wyboru wiele. Ja sobie zaraz jednego wytnę i będziemy przyklejać. Dobra, wycięłam sobie dwa motylki z
tego względu, że z tej drugiej strony też będziemy musieli jednego przypiąć, żeby zamontować wstążeczkę, żeby ona się lepiej trzymała. I teraz tak, musimy zacząć od skrócenia tej strony. Ta strona z zewnątrz musi być mniejsza niż ta, która jest od wewnątrz, bo inaczej tutaj nie będzie nam się grzbiet zamykał. Więc ja sobie ustalam mniej więcej. Tutaj widzę, że mi się kończy strona. No to kilka centymetrów. Tu już będzie dobrze. Dobra, tak to będzie tu wyglądało. Tu przyczepimy motylka, który może trochę wystawać. On będzie miał tutaj magnes. A tutaj będzie jeszcze wstążeczka, chociaż... żeby nam ta wstążeczka nie odklejała motylka, to motyl musi być w całości w środku. Z tej strony go nie podkleimy, żeby zmieściło nam się tutaj zdjęcie. Ona oczywiście, ta wstążeczka będzie tu mniejsza. Ale dobra, myślę, że możemy zaczynać. W takim razie ja sobie wkładam magnes od tamtej strony, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie on tutaj ma przyjść. Wstążeczka będzie, nie będzie tak montowana, tylko będzie o tak z jednej i z drugiej strony, ale na razie przykleimy sobie magnes. Chyba go sobie trochę przesuniemy. I będzie pod skrzydełkiem. Dobra. Magnes przymocuję na taśmę. Dodatkowo przyklejamy już wstążeczkę. Ja się posłużę moim zdjęciem i zobaczę, jak daleko. No, nawet niedaleko. Wystarczy, jak kawałek skrzydełka tutaj tego. O, tutaj nie dajemy kleju. Ja sobie zaznaczam w ten sposób. Jest mi tak łatwiej po prostu. Dobra. I tą wstążeczkę jeszcze też weźmiemy sobie dodatkowo na taśmę. A motylka przykleimy już na magika. I teraz będziemy montować jeszcze tą wstążeczkę z drugiej strony, żeby nam się po prostu łatwiej otwierało. I do tego wykorzystam kolejnego motylka wyciętego z kolekcji. Tutaj nie zostawiam już miejsca na skrzydełka, bo i tak nam się fotka tutaj zmieści. Dobra, to nam trzyma.
I teraz będziemy montować magnes. Dobra, i magnes montujemy w taki sposób, że ja sobie po prostu tu już jeden magnes mam przyklejony, więc jeden znajduję drugi i dokładam taśmę. I tak naprawdę możemy już kleić kartę do okładki. Ok, to czas na środek. Chociaż tak naprawdę myślę, że tutaj jeszcze coś przykleimy, ale to się tym zajmiemy chyba już pod koniec. A teraz w ogóle zobaczmy, jak to nam się składa. Fajnie nam się składa. Mamy akurat miejsce w środku i na kokardkę. I tutaj będzie na te zdjęcia na matach. To nam się wszystko ładnie otwiera. Dobra, myślę, że tą kieszonkę chyba zrobimy tu, żeby okładka już nie przyjmowała więcej ciężaru. Znaczy się ta karta, a okładka tutaj jest z birmaty, więc może. Dobra, więc zaczynamy od przycinania. Tutaj tak mniej więcej na taką wysokość, a to będzie ile centymetrów, zaraz wam powiem. Około 7. Teraz czemu ja ją robię mniejszą niż ta okładka, bo jakbyśmy zrobili tutaj na styk, to mógłby nam się dobrze album nie zamykać. A jak zrobimy ją tak troszkę tutaj, to nie ma obaw, że nam się coś tutaj niby nie zamykało i tak samo z tej strony. I teraz tak, ona będzie nieco wyżej, żeby nam się dobrze te karty w środku mieściły. I ja przykleję ją na birmatę taką samą, którą użyłam do zrobienia okładki. Żeby po prostu było gdzie włożyć zdjęcie, nie? Przytnę sobie birmatę i do was wracam. Birmatę już przycięłam i nakleiłam. To są takie dosłownie skrawki przyklejone na tą kartę, którą wybrałam. I teraz będziemy kleić do środka, do okładki. Dobra, w czasie jak będzie nam tutaj sechł klej, zrobimy sobie też maty na zdjęcia. Maty będą z tego samego papieru, który używamy tutaj do całości. I te maty będą nieco większe niż wymiar 10x15. A dodatkowo jeszcze w kolekcji znalazłam takie fajne 7 dadełka. O, włożymy też później te wycięte tagi, ale o, znalazłam takie cusik i ja je zegnę, tak żeby nam się fajniej wyciągało te maty. Muszę zobaczyć, ile centymetrów muszę dodać. Więc ja sobie teraz wytnę, dotnę karty na zdjęcia i dam wam znać, jak z wymiarami. Dobra, ja sobie wycięłam te 3 madełka i przygotowałam 2 maty, z tym, że to są maty na zdjęcia mniejsze, na zdjęcie 9x13, z tego względu, że zdjęcie 10x15 nam tutaj całe by nie weszło, znaczy samo zdjęcie wejdzie, ale już z matą i z 3 madełkiem wystawałoby po prostu. Jeżeli chcecie koniecznie zrobić album na zdjęcie 10x15, tą birmatę, którą tu przykleiliśmy, musiałaby być odrobinę węższa, no ale nie za dużo, bo to też musi się trzymać. I wtedy możecie spróbować zrobić matę i matę na te fotki większe, nie? Ale mi wystarczy ta mała,
te małe, więc ja zostawiam w ten sposób. Tutaj jeszcze przyjdą tagi. Z grubsza album się na razie prezentuje w ten sposób. Ja sobie teraz jeszcze wytnę rzeczy do okładki, do ozdobienia, wytnę sobie tagi i jak to wszystko będzie gotowe, to do Was wracam i będziemy ozdabiać okładkę. Dobra, powoli zmienia nam się pogoda za oknem. Słońce nam zachodzi i mam coraz gorsze światło, więc pokażę Wam to, co wycięłam do tej pory. Więc tutaj mamy te dwie maty, które włożymy do środka. Mamy dwa tagi. Jeden z koronką, drugi z przyklejoną kropeczką emaliowaną. Mamy jeszcze taką dodatkową kartę. I mamy też kopertę, która też jest do wycięcia w zestawie. Tam macie wszystkie linie. Więc tylko tak naprawdę wycinacie, składacie. I to, co odkryłam, i napiszę Wam to wcześniej w filmie, że teraz po przyklejeniu, po włożeniu tutaj tych wszystkich rzeczy, no nie działa nam magnes, bo on nie jest aż taki mocny, żeby nam działał przez te wszystkie tutaj karty. Oczywiście możemy je przenosić, ale to nie ma sensu. Więc tak naprawdę tego motylka potraktujemy jako otwieracz, a dodatkowo zrobimy jeszcze magnesy gdzieś tutaj, żeby nie nam się trzymało na tej kieszonce. Ja w międzyczasie jeszcze też sobie wycięłam parę dodatków. Aparat będzie na okładkę, ale to Wam później pokażę, jak będziemy robić okładkę. I motylki właśnie tutaj na to, żeby zrobić ten magnes. Dobra. I tak na szybko jeszcze raz. Ja sobie przykładam najpierw tu, drugi tutaj. No i przyklejamy motylka w sumie. W taki sposób jak najłatwiej przykleić ten magnes z drugiej strony. Ja to robię w ten sposób, że ten magnes mi się tutaj trzyma, no bo jest z tamtym połączony. Daję tutaj kropkę kleju. No i odbijam z tej strony. I pojawiło mi się miejsce, w którym powinnam przykleić magnes. Na szczęście w całej kolekcji mamy tyle motyli, że jak przykleimy kolejny, to nie będzie widać, że coś jest nie tak. Zresztą tak naprawdę nic tutaj się aż takiego nie stało. Ale no, takie rzeczy bywają. Dobra. No i teraz nam się dużo lepiej trzyma. Ja myślę, że dodam jeszcze tutaj jednego motylka, żeby tak ten nie był samotny. Bo tutaj są dwa, nawet trzy, a żeby tutaj coś się jeszcze działo. I jestem z powrotem. Jak zapewne zauważyliście, nastąpiła zmiana warunków świetlnych. Niestety pora zimowa, więc słoneczko nam szybko zachodzi i teraz już mamy sztuczne oświetlenie, dlatego taki troszkę większy cień, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. W międzyczasie wycięłam sobie rzeczy na okładkę i przygotowałam. Postanowiłam, że będą to wycięte z tej samej kolekcji, z tego samego formatu karty. To są karty przycięte do, zaraz Wam powiem, około 17 cm. I dodatkowo je nieco postarzałam, czyli potraktowałam nożyczkami z każdego boku i dodatkowo potraktowałam tuszem Distress, żeby on był taki, żeby to miało taki bardziej charakter vintage, taki, no taki postarzały, nieco retro. I tak przygotowałam kartę na tą stronę, na grzbiet i na tył. Dodatkowo przygotowałam sobie jeszcze dodatkowe karty, bo wiem już, jak moja okładka będzie wyglądała. Damy sobie kartę tu i tu.
I dodatkowo przygotowałam sobie też napis, który wyembosowałam na taki złoty kolor. Napis jest z tekturki i on będzie w tym miejscu. I dodatkowo, tak jak Wam wcześniej mówiłam, będzie tutaj jeszcze aparat, który aktualnie gdzieś mi się tutaj zgubił. Jest. On będzie mniej więcej w tym miejscu. A myślę, że tutaj z góry i z dołu dodamy jeszcze koronkę. Ale to po kolei. Dobra, zaczniemy od przyklejenia tej karty tutaj. Ta strona ma być oczywiście fajnie, dobrze przyklejona, ale ja ją jeszcze z racji tego, że to jest taki, ma być taka postarzała, ja jeszcze ją tutaj delikatnie szarpię. Teraz przykleimy tą koronkę, ale przykleimy ją bezpośrednio pod to, myślę, na taśmę dwustronną. Więc bierzemy taśmę. I przyklejamy tak naprawdę jak najbliżej brzegu, żeby nam złapała tą koronkę. Staram się ją tutaj naciągnąć i w miarę równo przykleić. Nie musi to być idealnie równo, no bo robimy taki styl vintage retro, więc jak nam się tutaj trochę gdzieś tam omsknie, nie będzie źle. Dobra, docinamy z tej strony. I z drugiej. I robimy to samo z drugiej strony. Dobra, i mamy kolejną warstwę okładki. Zastanawiam się, czy podnieść ją trochę na dystans, ale chyba nie ma potrzeby akurat w tym przypadku. Więc kleimy. Kleję też rogi koronki mniej więcej, żeby ona się dalej nie pruła, bo koronki niestety nie potraktujemy zapalniczką i ogniem. I na środek mamy kolejną warstwę. Jest to pasek z tego samego papieru, co ta tutaj okładka, ten pierwszy papier. I dodajemy napis. I myślę, że skoro tego nie podklejałam na dystansę, to zrobię to z aparatem. Ja mam takie kosteczki, one mają z 2 mm, 1,5 mm może. I jeszcze traktuję te kosteczki zawsze kropelką kleju. No jest. Dobra, okładka jest prawie gotowa. Ja bym jeszcze dodała kropelki, takie kropki emaliowane. Mam w takim fajnym kolorze właśnie brudnego złota. Tylko muszę je znaleźć. Dobra. Mamy. Będą prawie identyczne jak ten napis. Myślę, że damy tutaj dwa wróg na pewno.
Może jeszcze gdzieś tutaj. Chyba wystarczy. Dobra, okładka jest gotowa. Teraz będziemy oklejać jeszcze bok i tył. Tutaj przyjdzie taki paseczek. Myślę, że tutaj nie robi nam dużo problemów tego, że tutaj mamy łączenie. Moglibyśmy to zrobić na całość, ale chciałam, żeby to współgrało tutaj z okładką. Dlatego zrobimy taką samą wielkość. No tak naprawdę to myślę, że doszliśmy do końca z albumem, z tym, że ja jeszcze pewnie tutaj chwilę podumam, powycinam może jeszcze jakieś dodatki i go dodatkowo ozdobię. Ale myślę, że i tak jest już fajne. Sprawdzę też ile zdjęć nam się tu zmieści i wszystko Wam jeszcze za chwilkę opowiem już w dziennym świetle i z prezentacją albumu. Ok, tak więc tak się prezentuje album w świetle dziennym. Myślę, że dużo lepiej niż w tym sztucznym. Napis bardzo fajnie skomponował się tutaj z tymi kropkami emaliowanymi. Tak wygląda grzbiecik. I tak tył. Jeżeli chodzi o środek, jeszcze coś tam pozmieniałam. I zaraz Wam pokażę, co to jest. No ale po kolei. Tutaj mamy tą kieszonkę. I ten magnesik, który tu przykleiliśmy na dole, trzyma bardzo dobrze, więc ten tutaj był niepotrzebny, ale poradziliśmy sobie. No i tak, dodałam tutaj jedną taką stronę zakładkową. Ona jest tutaj przytwierdzona na spinacz, żeby się nie otwierała. Ona pomieści nam dodatkowo, tak naprawdę zmieszczą się tu trzy zdjęcia zamiast jednego. Dobra, tutaj mamy tą kieszonkę, mamy kopertę, mamy tagi, tutaj taką dodatkową kartę oraz dwa miejsca na fotki. Tu są na fotki 9x13, pozostałe są na fotki 10x15. I tutaj mamy nasz wodospad na 11 zdjęć. Tak to się prezentuje. Nawet tutaj gdzieś mam zdjęcie, żeby Wam pokazać, że to jest wszystko fajnie docięte. Także jeszcze jak wkleimy zdjęcie, jeszcze nam tutaj zostanie fajna rameczka. I z jednej i z drugiej strony. Także tak to wygląda, także tak się prezentuje album. Dajcie znać, jak Wam się podoba i tak naprawdę możecie jeszcze napisać, na jakie okazje według Was taki album pasuje. Według mnie byłby idealny na różne sesje zdjęciowe, takie na kilkanaście zdjęć, bo tutaj nam się zmieści 15 zdjęć, 10x15, 4 zdjęcia 9x13 i myślę, że na jakąś taką sesję zdjęciową jest idealny albo na jakąś fajną wycieczkę. Dajcie znać, co sądzicie. Na razie, hej!